współczesnych ludzi bardzo interesują tajemnicze różne rzeczy. A gdyby ktoś tak odkrył rąbka tajemnicy, co będzie w przyszłości? Okazuje się, że w tej Bożej Księdze, jaką jest Słowo Boże, jest cały program przyszłych wydarzeń. Będziemy to wyjaśniać za chwilę podczas odczytu, aby dowiedzieć się, co miało być, czy to rzeczywiście się stało, i druga rzecz, jaka będzie najbliższa przyszłość, a przede wszystkim, jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej. Uważam, że to są bardzo ważne rzeczy, dlatego serdecznie zapraszam. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który przyjechał do nas z Podkowy Leśnej, pastor Władysław Polk. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy, którzy przybyli na to miejsce mimo mrozu, mimo to, że Państwo mogliście w jakiś sposób inny spędzać ten wieczór w cieple domowym, ale jednak, drodzy Państwo, wybraliście to, aby przybyć na to miejsce, no i zastanawiać się nad przede wszystkim przyszłością, co było i co będzie. Co było, a niech to będzie jakimś drogowskazem na to, co będzie w przyszłości. W dużej mierze wykład będzie miał charakter historyczny. Ja tylko muszę podkreślić z wielką satysfakcją, że początki studiowania historii właśnie były w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem były inne studia, inne programy, ale zawsze najważniejszy jest ten początek. No jak mnie Kraków ukształtował, no taki jestem, no a nade wszystko kształtowała mnie Biblia, Słowo Boże. Proszę Państwa, czy historia jest zbiorem przypadkowych cywilizacji, czy też tak jak to między innymi uważał wybitny historyk angielski Toynbee, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, czy historia jest realizacją z góry nakreślonego programu? Mieszkańców Ziemi, wierzę, że nas wszystkich interesuje wszystko, co tajemnicze, co nieznane, a przyszłość w dużej mierze jest tajemnicza i nieznana. Kto inny historyk powiedział, niekoniecznie krakowski w tym wypadku, europejski, poza Polską żył, a mianowicie, że każdy Europejczyk ma ranę w sercu. A tą raną w sercu to jest podzielona Europa. W pewnym okresie czasu będziemy na ten temat mówić. Proszę Państwa, tak jak każdy Polak miał ranę w sercu, a tą raną, ta rana była spowodowana tym, że przez 123 lata Polska była wykreślona z mapy Europy. Było to inspiracją do buntów, było to inspiracją do powstań, które, ja szanuję naszą historię polską, które z góry nie miały szans powodzenia. No ale Polacy nie umieli się z tym pogodzić, że Polska jako taka została wykreślona z mapy Europy, a tak przy okazji przypominali sobie, chociaż państwa polskiego nie ma, ale istnieją Polacy i mają swoje ambicje. Jaka jest przyszłość przed nami? Ale najpierw popatrzmy na przeszłość. Wybitny król Nebukadnezar, władca pierwszego imperium o charakterze uniwersalnym, zastanawiał się nad tym, czy jego imperium będzie na zawsze istniejące. Uważał, że będzie na zawsze istniejące. O tym często rozmyślał i Bóg mu w szczególny sposób dał na to odpowiedź. Proszę Państwa,
ludzie w przeszłości myśleli obrazowo. I dlatego też obrazowo Bóg do nich przemawiał i dawał na odpowiedzi na te trudne pytania, co będzie w przyszłości. To dopiero filozofia grecka nauczyła nas myśleć abstrakcyjnie, że nie musimy wszystko widzieć. Obecnie zmierzamy z powrotem do cywilizacji obrazkowej. Jak czegoś nie zobaczymy na wykresie, nie zobaczymy w komputerze, na filmie, no to jakoś do umysłu nie dociera. Dla mnie jest to też znak czasu i znak końca, że już to myślenie takie obrazkowe. Ale proszę Państwa, jeżeli nam to pomaga zgromadzić pewną wiedzę, jeżeli jest to dobre dla nas, no to korzystajmy z tych możliwości, które mass media nam dzisiaj dadzą. Ale najpierw sięgnijmy do Księgi Daniela, która pisana jest w VI wieku przed naszą erą, czyli przynajmniej około 2,5 tysiąca lat temu, no może już ponad 2,5 tysiąca. Tam w drugim rozdziale, tylko z braku czasu może, albo też, że nie chciałem Państwu za długo tutaj trzymać na tym miejscu, ja będę informował, co w drugim rozdziale, a tylko niektóre wiersze przeczytam, ale zachęcam Państwa, jak wrócicie do domu, przeczytajcie drugi rozdział Księgi Daniela raz jeszcze i przekonajcie się, czy to, co będę mówił, czy to jest zgodnie z treścią Słowa Bożego, czy też przekazywał, będę, czy przekazuję jakieś własne idee. To jest bardzo ważne. I w drugim rozdziale jest opisane, że król Nebukadnezar zastanawiał się nad tym, co będzie w przyszłości. Czy jego imperium będzie na zawsze istniejące. Mamy to zapisane w 29 rozdziale tejże księgi i drugiego rozdziału. Daniel prorok mówi tak do króla. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Więc ty, królu, myślałeś na łożu swoim, nawet z tego powodu spać nie mógł. Czy jego imperium będzie na zawsze istniejące? No przypuszczam, że będzie na zawsze istniejące. I Bóg, który zna koniec na początku, jest wszechmogący, wszechwiedzący, dał mu odpowiedź. Taką, jaką wtedy najczęściej stosowano. To znaczy obrazkową, jak również odpowiedź bardzo często przekazywaną w formie jakiegoś nadnaturalnego snu. I otrzymał tę odpowiedź. Ale niestety nie pamiętał tej informacji, której mu Bóg udzielił. Czytamy, że zawołał wszystkich tam doradców. W drugim rozdziale jest powiedziane wróżbitów, magów, czarowników, chaldejczyków, którzy zajmowali się przepowiadaniem przyszłości. Ale nie myślmy o tym, że to tylko w starożytności. Byśmy trochę więcej, mieli większy dostęp do pewnych informacji, to dzisiejsi władcy też mają taki zestaw różnych astrologów czy innych, których pytają się o przyszłość. I otrzymał odpowiedź. Ale nie pamiętał tej odpowiedzi. Jest to wszystko w drugim rozdziale zapisane. Sprawdźcie to Państwo. Zawołał tych wszystkich magów, a oni powiedzieli, powiedz nam, co widziałeś, co ci było pokazane, a my będziemy to wszystko wyjaśniać. Było to poza ich wiedzą i powiedzieli bardzo słuszne zdanie, które już przeczytam w 11 wierszu, ono jest zapisane. To, czego król żąda, jest trudne i nie ma drugiego takiego, który by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy mieszkają wśród ludzi.
Więc jak? Proszę? Którzy nie mieszkają, przepraszam bardzo. To jest też dowód, że naprawdę śledzicie, a jeszcze w domu będziecie raz śledzić. Którzy nie mieszkają wśród ludzi, czyli jakichś wielkich bogów. Babilończycy mieli bogów takich, którzy byli na ziemi. Srebra, złota, różnych bogów. Ale mędrcy babilońscy byli zbyt mądrzy, żeby ci bogowie mogli coś tajemniczego objawić. Powiedzieli, że jedynie Bóg, który słusznie nie mieszka wśród ludzi. Jedynie bogowie, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Tak. Bóg, że bogowie i oczek. Ale po odczycie będziemy dyskutować. Ja jestem do jutra tutaj, więc do północy mogę odpowiadać na pytania. Czyli bogowie babilońscy powiedzieli, mędrcy nie potrafią tego odpowiedzieć. I w związku z tym typowy władca wschodni, sam satrapa, który był panem życia wszystkich ludzi. Jeżeli to są ludzie, którzy udają, że coś potrafią tajemniczego oznajmić, a nie są w stanie, czyli to są darmozjady. No i dlatego następne wiersze mówią o tym, że wydał wyrok, aby ich uśmiercić. Przypuszczał też, że może znają nawet jakieś tam tajemnice, ale nie chcą je przekazać. Wśród tych mędrców, tych doradców królów, był prorok Boży, nazywał się Daniel. Jego również dotyczył ten wyrok, jak wspomniane teksty mówią, w drugim rozdziale. I powiedział, dlaczego ten wyrok tak szybko wyszedł. Jakby chciał powiedzieć, jeszcze się mnie nikt nie zapytał. No więc dano pewien czas, jest opisane, że poszedł do swoich kolegów, wierzących ludzi, w Boga żywego, prawdziwego, aby się modlili. I informacja jest podana, że aby wybłagali, czytam wiersz 18, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami królewskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga i później jest piękna modlitwa wysławiająca, spisana. Warto ją czytać. Że została ta tajemnica wyjaśniona w nocnym widzeniu Danielowi. A jaka była tajemnica? Co będzie w przyszłości? Tajemnica, która nie dawała spokoju Nebukadnezarowi, czy jego imperium, czytaliśmy odpowiednie teksty, czy jego imperium będzie na zawsze istniejące. I Bóg dał mu odpowiedź. I oto czytamy. Może od wiersza 31. Ty, królu, miałeś widzenie jako odpowiedź na pytanie, czy jaka będzie przyszłość i czy twoje imperium będzie na zawsze istniejące. I Bóg mu udziela odpowiedzi. W jaki sposób? No typowy starożytny, skoro w starożytności myśleli obrazowo, więc takim obrazowo Bóg mu udzielił odpowiedzi. Ty, królu, miałeś widzenie, a oto olbrzymi posąg stał przed tobą. Wielki był ów posąg, potężny jego blask i straszny jego wygląd. Właśnie taki posąg tutaj stoi przed państwem i przede mną tu również, no i będę korzystał. To jest dosłownie, no, jakiś artysta namalował zgodnie z tym tekstem, który jest napisany. I co jest napisane? Głowa tego posągu była ze szczerego złota. Nawet kolor odpowiada. Dalej. Jego piersi, jego ramiona ze srebra. Następnie jego brzuch, jego biodra z miedzi. Kolory nawet zostały dobrane.
Następnie jego golenie z żelaza, jego nogi po częścią z gliny, po częścią z żelaza. Patrzałeś w tym bez udziału rąk. Oderwał się od góry kamień, uderzył w posąg, w nogi z żelazo, glina i skruszył je. Wtedy się to wszystko rozsypało w kawałki. Żelazo, glina, miedź, srebro, złoto, a było to wszystko jako plewy na klepisku w lecie, a rozniósł to wiatr, jak to było, i nie pozostało po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w ten posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Z tych pytań dowiedziałem się również między innymi to, że na temat tej opoki, tej kamienia już była mowa, to będzie jakieś tak, no, przypomnienie tego. No więc mamy odpowiedź. Ty, królu, myślałeś, co będzie w przyszłości, i ja w takiej formie wizualnej Bóg mu to objawił. Głowa ze złota, ramiona ze srebra, brzuch z miedzi, nogi z żelaza, stopy po częścią z gliny, po częścią z żelaza. I co to znaczy? Proszę Państwa, nie mamy zamiaru dyskusji tutaj otwierać, ale gdybyśmy taką dyskusję otworzyli, to na pewno byłoby wiele, wiele różnych propozycji. Co to może oznaczać? Nawet w historii coś takiego jest znane, to znaczy kolos na glinianych nogach. To jest znane. Tak. O pewnych państwach tak jest to przedstawione. Ale proszę Państwa, nie musimy się martwić i nie musimy zgadywać. Jeżeli Bóg mówił w sposób symboliczny, obrazowy, to równocześnie wyjaśnił, co ten obraz znaczy. Ja w swoim czasie spotkałem w Katowicach moich kolegów z czasów studiów. No i powiedzieli, no musimy to jakoś uczcić. Ja obawiałem się, jaką propozycję oni mają, która mnie absolutnie nie odpowiadała. Zanim oni zaproponowali, ja im zaproponowałem. No mówi, wiecie co, tu jest w Katowicach taka jakaś wystawa. Pójdziemy oglądnąć tą wystawę, ja taki mam zamiar, a przy okazji tam porozmawiamy, poprzypominamy sobie chyba, no, jakieś wydarzenia sprzed 50 lat, kiedy oni i ja byliśmy młodzi i piękni, studiowaliśmy tutaj w Krakowie, no a teraz już to trochę wszystko inaczej wygląda. I tam widzieliśmy pewien obraz, pewną rzeźbę, jakaś krzywa wierzba, trochę ruin tam było, no niektórzy widzieli tam coś z Żeromskiego, jeszcze coś innego widzieli i tak dalej. Czyli różne propozycje. Ale jeżeli Bóg przedstawia pewien symbol, to nie zezwala na żadną dowolność. Równocześnie tłumaczy, co ten symbol oznacza. No więc czytajmy komentarz do tego, patrzmy na to wszystko, jak to Bóg skomentował. Od wiersza 37, drugiego rozdziału. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc, siłę i chwałę. Ty jesteś tą głową złota, ze złota. Czyli już wyjaśnione zostało, że w tym symbolu, że taki symbol widział, bo to mu Daniel wszystko opowiedział, ty jesteś tą głową ze złota. I dalej, ale po tobie powstanie inne królestwo. Ty jesteś uosobieniem królestwa babilońskiego, ale po tobie powstanie inne królestwo. Czyli już była pierwsza odpowiedź. On się zastanawiał, czy jego królestwo, jego imperium będzie na zawsze istniejące. Już zaraz na wstępie tego posągu, znaczy wyjaśnienia tego posągu, była odpowiedź, po tobie powstanie inne królestwo. I rzeczywiście historia potwierdza nam, tak jak mnie krakowscy historycy też uczyli, a mianowicie
po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię, wczesną ziemię. Drugie królestwo, królestwo babilońskie, 605 rok do 539 roku. 539 roku, no, Medo-Persowie zawładnęli Imperium Rzymskie. Proszę Państwa, w każdym Imperium Medo-Perskie, znaczy Imperium Babilońskie, to Imperium Medo-Perskie to uczyniło. W każdym podręczniku, nawet ze szkoły średniej, chociaż historii starożytnej w tej chwili bardzo mało uczą, czy w ogóle historia jest spychana, jest to przedstawione, że Babilon w 539 roku upada, na to miejsce przychodzi drugie imperium, to znaczy Medów i Persów. Później zaczęli Persowie przeważać, dlatego nawet mówi się o Imperium Perskim. Z srebra jest tu metal, który symbolizuje srebro. Czyli nie jest to już tak szlachetne, pełne złota Imperium Babilońskie, ale srebrne. Nawet w języku medoperskim czy perskim pieniądze no, były srebrne. Nawet nazwa pieniądza właśnie tak to określała. Ale czytamy, po tobie powstanie drugie, a potem powstanie trzecie imperium. Trzecie imperium miedzi. W 331 roku co się stało? A mianowicie Zjednoczone Państwa Greckie pod wodzą Aleksandra Wielkiego, Macedończyka, najeżdżają na Grecję, najeżdżają na Medopersję i w 331 roku Medopersja zostaje pokonana. I na to miejsce powstaje Imperium Greckie. Co więcej, jest tu metal, brąz. Jest nawet taki szczegół, nie chcę wszystkie szczegóły wchodzić, a mianowicie słynna falanga macedońska. Żołnierze zakuci byli w brąz, a podstawowym stopem brązu, jak wiadomo, jest co? Miecz. Dlatego nawet jest powiedziane, że to było królestwo, tam to było złote, to było srebrne, a to królestwo było, no, było brązowe, było miedziane, bo to podstawowy stop istniał. Ale i to królestwo nie miało na zawsze istnieć. Taką przełomową datą jest data 168 przed naszą erą na świat. Na świecie pojawia się Imperium Rzymskie, żelazne Imperium Rzymskie, żelazne prawo, żelazne legiony rzymskie i dlatego też na tym posągu, ale pamiętajmy cały czas, że to było przedstawione w VI wieku przed naszą erą, czyli setki lat wcześniej, że tylko te cztery imperia będą i że to czwarte będzie żelazne. Jak już powiedziałem, żelazne prawo rzymskie, żelazne, zakute w żelazo, legiony rzymskie. No i to imperium od 168 roku aż do 476 naszej ery istniało. Co dalej miało się dziać? No czytajmy. A to, że widziałeś nogi tego posągu, a to, że widziałeś nogi i palce po części z gliny, po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą, a to, że palce u nóg po części z żelaza, po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, po części słabe. A to, że widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą, znaczą,
znaczy zmieszają się sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak to żelazo nie może zmieszać się z gliną. Ciekawe to jest. Dlaczego upadło Imperium Babilońskie? Bo na arenie świata pojawiło się drugie imperium. Jakie? Srebra, srebrne, to znaczy Medopersja. Dlaczego Medopersja upadła? Jest napisane, że powstanie trzecie. A dlaczego Medopersja, dlaczego Grecja upadła? No bo pojawiło się czwarte. A dlaczego w roku 476 upadło Imperium Rzymskie? Jakie piąte mocarstwo się pojawiło? Żadne. Kościół rzymski. Zgoda to jest zupełnie, powiedziałbym, inna oczywiście rzecz. Po prostu Imperium Rzymskie, co Słowo Boże przepowiadało, że się rozpadnie. I w roku 470 na gruzach tych rozpadniętych państw dopiero to się tworzyło, ale zapowiedź była, że się rozpadnie. I co się stało w 476 roku? Pod wpływem różnych sytuacji Imperium Rzymskie pod najazdem ludów barbarzyńskich, pod upadkiem ekonomii, nawiasem mówiąc, Rzymianie mieli 154 dni w roku świąteczne i wolne. Nie przydałoby nam się, nie? Tak, 153 w roku dni wolne. Rzymianie albo wojowali, albo mieli wolne. No, kto powiecie, 154 dni. Tak, 154. Pracujący, tak? Nie, w ogóle w roku. Mieli wolne, w ogóle w roku. Ale jak ma pan pytania, to proszę zapisać i ja chętnie odpowiadam po odczycie. Tak. Kto dla nich pracował? Niewolnicy, chłopi pracowali. Tam później próbował próbował Konstantyn Wielki to uporządkować. Bo nawet były w tygodniu dwa święta. No bo chrześcijanie, zgodnie z czwartym przykazaniem, zachowywali jaki dzień? Tak samo i Żydzi. Sobotę, tak jest. A poganie, którzy czcili planety, no czcili dzień słońca, dies solis, to znaczy dzień słońca i tak dalej. No i nie dziwić się, że skoro taka sytuacja, ale proszę państwa, nie martwcie się tak bardzo, my w tym samym kierunku oczywiście zmierzamy. Też tych świąt, dni wolnych jest coraz więcej, chociaż do 154 jeszcze nam dużo, dużo oczywiście zostaje. Imperium się pod najazdem ludów germańskich, barbarzyńskich, na skutek upadku ekonomii i wielu demoralizacji, jakbym zaczął opowiadać pewne rzeczy, to byłoby, to nawet trudno słuchać, jakie praktyki oczywiście stosowali. Imperium Rzymskie się rozpada. Jest powiedziane, że w wyniku rozpadu nogi po części z gliny, po części z żelaza. Czytaliśmy, jest zapisane 1000 lat wcześniej, bo to jest Daniel pisał gdzieś w VI wieku, a to jest data 457, około 476 jest rozpad tegoż imperium. I jest powiedziane, że jak to imperium się rozpadło, to już więcej nie połączy się. Tak jak glina z żelazem nie może się połączyć, tak również i państwa w wyniku rozpadu Imperium Rzymskiego rozpadły się i ten rozpad istnieje do dnia dzisiejszego. I tak jak glinę nie da się połączyć z żelazem, tak te państwa, które powstały, narody, państwa, które powstały na gruzach 476 roku rozpadu imperium, razem nie mogą się połączyć. I dlatego na wstępie powiedziałem również to, że
Każdy Europejczyk ma ranę w sercu, z czym się nie może pogodzić. Tak jak Polacy mieli ranę w sercu, z czym się nie mogli pogodzić, że na 123 lata Polska była wymazana z mapy europejskiej. Tak samo każdy Europejczyk nie może pogodzić się z tym, no, że jest rozpad, że nie ma jakiegoś, że nie połączą się i nie otworzą jakiegoś kolejnego imperium. Czy były takie próby? Oczywiście. Historię Europy możemy nazwać, że jest to historia walki o ponowne jej zjednoczenie. Już w roku 800, ci, którzy pamiętają historię, no w roku 800 Karol Wielki koronował się koroną cesarską, no i miał prawie że Europę zjednoczoną. Ale jak w roku 814 umiera, a więc ponownie Europa się rozpadła. Później przyszli inni władcy, między innymi Karol V Habsburg, który nawet szczycił się tym, że w jego imperium nie zachodzi słońce, no bo część tego imperium była nawet już wtedy na półkuli zachodniej. No ale jak zakończył, jego idea nie została zrealizowana, abdykował, poszedł do klasztoru i taka dla odprężenia, taka humoreska, podobno gdy był w klasztorze, to miał takie hobby, a mianowicie zbierał stare zegary. No, nie było jeszcze elektronicznych, więc każdy zegar mu często pokazywał inny czas i podobno miał zawołać. Jaki ja byłem nierozsądny. Nawet nie jestem w stanie połączyć, czy spowodować to, żeby wszystkie zegary pokazywały jeden czas, a ja chciałem zjednoczyć Europę. Po Karolu V Habsburgu przyszli inni, przyszli królowie francuscy, Ludwik XIII, XIV, XV. I oni uważali, że trzeba najpierw kulturowo zjednoczyć Europę. A gdy się ją zjednoczy kulturowo, to na bazie kultury będzie bardzo łatwo również politycznie. Do tego stopnia kultura była panująca w ich czasach, nawet władcy polscy, magnateria, łącznie z no, Janem Sobieskim, no, mówili w dużej mierze językiem jakim? Francuskim. Ubierali się na wzór kultury francuskiej. Tak. Proszę Państwa, nic z tego nie wyszło. Wreszcie na arenie świata. To znaczy, czasem udało się chwilowo te kawałki, na których rozpadło się Imperium Rzymskie, zjednoczyć, ale to się i tak rozpadło. Tak jak czytaliśmy, tak jak 1000 lat wcześniej powiedział Bóg przez proroka Daniela, że to się i tak rozpadło. Potem przyszli inni władcy, Bóg wojny, Napoleon Bonaparte, który walczył o to i prawie, że oczywiście to miał osiągnięte. Prawie Europa była zdobyta. Jakżeż triumfalny był marsz na wschód, a jakoż tragiczny był odwrót. No, jeszcze próbował tam pod Waterloo coś czynić, ale nie udało się. Kończył życie na wyspie świętej Heleny, tam spisał pamiętniki i między innymi w tych pamiętnikach napisał, że jego takim marzeniem było połączyć Europę, czyli świat, bo wtedy Europa to przede wszystkim był cały świat. Europa decydowała o reszcie świata. Czyli też te kawałki, na które rozpadło się Imperium Rzymskie, były poskładane, ale nie na długo. Znów to się rozpadło, Kongres Wiedeński, no i jeszcze większy rozpad. Czy rozpad. Potem, co Polacy nawet niechętnie wspominamy, a mianowicie ten brunatny dyktator, Führer, no też marzył, już było żelazne,
żelazna rzesza, no wszystkie narody jęczały. Jako wynik tego były płaczące wdowy i płaczące sieroty. No ale wiemy, jak to się zakończyło. Zakończyło się to tym, że upadło. A nawet państwo, które miało te ambicje, i to nie raz, państwo Rzesza Niemiecka rozpadła się na wiele dziesiątków lat. Rozpadła się na dwa państwa. Taki tego wynik był. Były inne również próby. Były inne próby, między innymi próba była, że ideologia komunistyczna, no, była próba no, dążenia na zachód, tylko że zostali zatrzymani pod Warszawą, słynny cud, nie? Nad Wisłą. Także ten marsz w kierunku opanowania całej Europy no, nie udał się. No ale państwo powiecie, to wszystko było, ale teraz jest to wszystko inaczej. A jeszcze o jednym zapomniałem, co jest związane z historią Polski, to dla nas jest ważne. A mianowicie, co było w roku 1000? No, zjazd gnieźnieński. Jakie były cele zjazdu gnieźnieńskiego? Niektórzy, no, albo co roku jest obchodzona rocznica tego zjazdu. Kilka celów było, ale najważniejsze były dwa cele. Dlatego, że zbliżał się rok 1000, a zawsze jak jakaś pełna liczba lat, jak 2000 w swoim czasie była, to co? To były hasła rzucane, że to będzie koniec świata. No i wszyscy spodziewali się, niektórzy spodziewali się tego, że w roku 1000 może będzie koniec świata. Wbrew temu, co powiedział Chrystus, że dnia ani godziny nikt nie zna, że nie wasza rzecz znać czasy i pory, i tak dalej, i tak dalej. A więc żadnego końca świata nie było. Ale cesarz niemiecki, który spotkał się w Gnieźnie w roku 1000 z Bolesławem Chrobrym, jeszcze miał też jeden cel, o którym też warto pomyśleć. No skoro tysięczny rok i będzie koniec świata, to w Gnieźnie co się znajdowało? Relikwia świętego Wojciecha. No więc pomodlić się tak, w świętym miejscu, gdzie ta relikwia jest, no to chyba grzechy będą odpuszczone. Tak. Później jak był najazd czeski, późniejszych latach, no to Czesi podobno wykradli zwłoki świętego Wojciecha. I między Czechami a Polakami do dnia dzisiejszego jest kłótnia. Gdzie są te zwłoki? Ale podobno sprytni Polacy, bo tego nam nie brakuje, sprytni Polacy zrobili to, że gdy chcieli to wykraść, podłożyli inne zwłoki. No i do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie te prawdziwe się oczywiście znajdują. Zgoda! Chciał się pomodlić w tak świętym miejscu, jakim były zwłoki świętego Wojciecha. Ale jeszcze inny cel był, jakiś związany z tym, co mówimy. A mianowicie, Otton III, cesarz niemiecki. Jeżeli poprzednicy czynili to metodą wojen, gwałtów i tak dalej, i tak dalej. Otton III, bardzo młody cesarz niemiecki, chciał tego dokonać inaczej. A mianowicie podzielił Europę na trzy części. Francja i Włochy to jedna część, Niemcy, monarchia niemiecka to druga część i państwa słowiańskie na czele z Polską i królem Bolesławem Chrobrym. I żeby tym sposobem te trzy segmenty europejskie połączyć razem. Nieraz, gdy są rocznice związane z tym zjazdem gnieźnieńskim, wiele rzeczy się wspomina, a jakoś czasem pomija się to, co było bardzo istotne. Ale Otton III, cesarz niemiecki, wkrótce zmarł, dwa lata później zmarł,
no i rozpoczęły się nowe wojny. Wszystko jest prawdą, ale teraz nareszcie Europa oczywiście jest zjednoczona, czy będzie zjednoczona, no bo powstała Unia Europejska. Proszę Państwa, to jest Unia, to jest zlepek państw i skłóconych, no i widzimy, jak to wszystko wygląda. Kiedyś z pewnym komisarzem Unii Europejskiej z Polski, pewna pani, spotkałem ją w pociągu, rozmawiałem. Ja mówię, pani komisarz, pani ma wielkie zadanie do wykonania i prawie nierealne, dlatego że cała historia Europy to historia rozpaczliwa, historia o ponowne zjednoczenie. Pani wierzy, że teraz to się uda? No więc ona miała jeden argument, że w przeszłości było to metodą przemocy, walki, a teraz to jest na bazie dobrowolnego ekstazu. Już nie chciałem stropu zbić i powiedzieć, pani komisarz, ale w przeszłości też były inne formy zjednoczenia, kulturowe, takie czy inne, no ale proszę Państwa, czy Unia Europejska jest wreszcie realizacją tych odwiecznych marzeń? Po pierwsze, jest to Unia Europejska. Po drugie, coraz więcej problemów, coraz więcej sprzeczności. Każdego dnia oczywiście docierają do nas informacje, które świadczą, że no, być może nie za długie będzie życie tej Unii Europejskiej, mimo to, że jest to tylko Unia. Proszę Państwa, ja chciałem wyjaśnić. Ja jestem za jednością. To się nie cieszy z tego powodu, że jest taka sytuacja, a nie inna. Tylko ja wiem, bo przed wiekami Bóg powiedział 2500 lat temu, że te państwa, które powstały na gruzach cywilizacji grecko-rzymskiej, że chociaż się połączą, to się i tak rozpadnie. No i dlatego też na razie jest to Unia pełna sprzeczności. Mówi się, żeby to było coś więcej jak Unia, ale nie ma zbyt wielkiej nadziei. Pamiętam jeszcze, jak tutaj byłem w Krakowie wiele lat temu. Profesor krakowianin, profesor Aleksander Krawczuk marzył o jednym. Powiedział, marzy o jednym. Bo wtedy jeszcze były i te blokady, i żelazna kurtyna, i problemy, żebym poszedł do Krakowa na dworzec i poprosił bilet do Paryża. No i z przymówem mi. No i wsiadam z dowodem w ręce i jadę do Paryża. Wszystkie pamiątki, nowe jakieś tam eksponaty w Louvre i czy w innych miejscach pozwiedzam i wręcz. Dzisiaj to jest realne. Dzisiaj to jest normalne. Dzisiaj to jest osiągalne. I dlatego też Unia Europejska ma pewne sukcesy, pewne korzyści, ale proszę Państwa, mimo tych korzyści, ja nie jestem za kłótniami, rozbiciem. Przed wiekami było powiedziane, że na skutek ambicji niektórych władców, niektórych przywódców europejskich, tak jak żelazo nie może się połączyć z gliną, jak mokra glina, to ją przyklejemy, to łuskie, to wszystko się rozpada. Tak nigdy więcej już nie powstanie jakiś twór polityczny, który obejmie cały świat. Proszę Państwa, dzisiaj nie możemy to tylko ograniczać do Europy. Dlatego, że dzisiaj cały świat jest opanowany przez tak zwaną cywilizację zachodnią. A cywilizacja zachodnia powstała na gruzach cywilizacji jakiejś? No, grecko-rzymskiej. Na gruzach cywilizacji. Tak zwana cywilizacja zachodnia. Dzisiaj opanowała cały świat. Jak patrzymy na dzisiejszy świat,
to z jednej strony w obliczu strasznego kryzysu, jaki dotyka świat dzisiaj, jakiego współczuć ludziom. Ja nie chcę być jakimś przepowiadaczem ponurej przyszłości. Ale prawda jest taka, że kryzys, który opanowuje świat, nie ma rozwiązania. On się tylko będzie pogłębiał. I dlatego, patrząc na to, co powiedział Bóg, ta cywilizacja zachodnia, która opanowała dzisiaj nie tylko Europę, ale cały globalny świat, dzisiaj mamy tendencję z jednej strony w obliczu tego kryzysu, o którym wspomniałem, jest walka o zjednoczenie, jakąś globalizację, a równocześnie w tym samym czasie tworzą się nowe podziały. Państwa, które były zjednoczone, no, dzielą się Jugosławia i wiele, wiele innych europejskich i pozaeuropejskich. Zostało to zapowiedziane przez kogo? Przez Boga, przekazane Danielowi, że świat na świecie już nigdy więcej nie powstanie jakieś jedno imperium, które by scalało cały ówczesny cywilizowany, tak jak to było w starożytności i początkach nowożytnych, cały świat. Taka jest prawda. I nikomu nie udało się pokonać tych kilku słów, które zawarte są tu w Biblii, że tak jak glina nie połączy się z żelazem, tak nigdy więcej żadne globalne imperium nie powstanie. Tu jeszcze jest jedna prawidłowość, taka bardzo ciekawa prawidłowość, a mianowicie, że centrum cywilizacji przesuwa się ze wschodu coraz bardziej na zachód. Imperium Babilońskie to był wschód, to była Azja. Imperium Medoperskie już sięgało do Europy. Tam te walki pod Salaminą, pod Maratonem i jeszcze wiele innych. To już był kontakt z Europą. Jeżeli chodzi o trzecie imperium, greckie, macedońskie, no to już przede wszystkim była Europa. Czyli już coraz dalej na zachód. Czwarte imperium już europejskie. Znaczy ono obejmowało niektóre ziemie azjatyckie i afrykańskie, ale przede wszystkim centrum było gdzie? W Rzymie, w Europie było, tak? Czyli coraz dalej. Gdybyśmy studiowali, na to już dzisiaj nie mamy czasu. Jak mnie jeszcze kiedyś zaprosicie do Krakowa, to może będziemy na ten temat mówić. Księga na przykład Apokalipsy mówi, że centrum w czasie końca przeniesie się gdzie? Na półkulę zachodnią się przeniesie. Tak jest. No i tak się dzieje. Czyli jest to prawidłowość, że ze wschodu coraz bardziej na zachód, aż na półkulę zachodnią. Ale teraz zmierzamy do tego, co najważniejsze. 34 wiersz. Patrzyłeś, a w tym bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył w posąg, w nogi z żelaza i gliny. Wtedy się to wszystko rozsypało i ostatnia część wiersza 35. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. To samo jest, czytamy następnie w komentarzu, 44 wiersz. Za dni tych królów, jakich? Które powstały na gruzach Imperium Rzymskiego. Stworzyły tak zwaną cywilizację zachodnią. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Królestwo to nie przyjdzie na inny lud, zniszczy, usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Tu jest dopiero realizacja tego, o co pytał Nebukadnezar, te 44 wiersz i 45. A to, że widziały, od góry oderwał się kamień, bez udziału rąk,
rozbił żelazo, miedź, glinę, srebro, złoto, a wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie, sen to prawdziwy i wykład jego pewny, że za dni tych królestw, czyli w naszym czasie, w którym żyjemy, bez określenia dokładnej daty, proszę Państwa, ale w tym okresie czasu stworzone będzie królestwo kogo? Opoki kamienia. Kto przedstawiony jest jako opoka i jako kamień? W psalmach bardzo często to występuje. Boże, Ty jesteś skałą, Ty jesteś opoką, jak również nas najbardziej interesuje to, co jest też w Nowym Testamencie, w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w wierszu drugim. Jasno i prosto jest powiedziane. Zbudowani, 20 wiersz, drugi rozdział, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest kto? Jest sam Chrystus Jezus. Takich tekstów możemy wiele w Piśmie Świętym znaleźć. Że opoką jest Jezus Chrystus. W liście do Koryntian też możemy czytać, w 10 rozdziale. List do Koryntian, 10 rozdział i 4 wiersz. A wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, z duchowej opoki, która im towarzyszyła, a skałą tą był kto? Chrystus. Jasno i wyraźnie, oczywiście, że list do Koryntian, 10 rozdział, 4 wiersz, że pierwszy list do Koryntian, oczywiście, że skałą tą był Chrystus. Tak jest. I dlatego też Chrystus powiedział do Piotra, Ty jesteś Petros, taki kamień, ale ja swój kościół zbuduję na Petra, na opoce, którego bramy piekielne nie przemogą. I dlatego jest powiedziane, że dopiero królestwo to będzie założy Chrystus. Ale jest powiedziane, że ono nie na ziemi powstanie, ale kamień, który nie był w ręce człowieka, który przyszedł na ziemię. Wiecie, jest taka prawidłowość. Prawidłowość, że w momencie kryzysu ratunek zawsze przychodzi skąd? Z zewnątrz. Tak. Jak było w Chile, tam no, uwięzieni górnicy, czy na Śląsku, jak to się dzieje, to zawsze oczekują ratunku skąd? Z zewnątrz. Z zewnątrz. Może i być z góry, oczywiście. A jak tam jakaś łódź gdzieś na morzu głębokim jest, no to ratunek musi też z zewnątrz przyjść. Jak jest pożar i ludzie uwięzieni na górnych piętrach, to mogą tylko liczyć na ratunek z zewnątrz, jest prawidłowość. I tylko na naszą ziemię też ratunek przychodzi skąd? Z zewnątrz. Jezus Chrystus przyszedł i następnie jest zapowiedź, kiedy dokonał zbawienia, to Chrystus powiedział, ja tu przyjdę jeszcze raz, ale już nie jako człowiek, aby cierpieć, aby umierać, jako Bóg, aby założyć na ziemi królestwo. Dlatego czytamy w Ewangelii Jana, zaraz podam rozdział, Ewangelia Jana, to jest 18 rozdział, tam jest rozmowa Chrystusa z przedstawicielem Imperium Rzymskiego, Poncjuszem Piłatem. Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród Twój, arcykapłani, wydali mi Ciebie. A jeszcze poprzedni wiersz, 33 warto przeczytać, ostatnią część. Czy Ty jesteś królem żydowskim? Czy Ty przyszedłeś, aby rozpocząć panowanie, pokonać Imperium Rzymskie? A co Jezus odpowiedział? Odpowiedź 36 wiersz. Królestwo moje nie jest tego świata. Czyli ratunek przychodzi z zewnątrz.
Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest tą. Jakby Chrystus powołał się na księgę Daniela, że ta opoka, ta skała przyjdzie skąd? Z zewnątrz. Moje królestwo nie jest z tego świata. Tak jest. A Piłat rzekł, a więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam od siebie mówisz, że jesteś królem, czy inni ci to powiedzieli? Tak. Czyli czy ty uważasz, czy to inni? Jakby chciał powiedzieć, wiesz co, nie powtarzaj za innymi. Ty dobrze wiesz, że będąc na ziemi, ja nie miałem żadnych ambicji politycznych. I to jest to, co jest opisane. Jak będzie, proszę Państwa, wyglądało to Królestwo Jezusa Chrystusa? Jest w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, jest napisane. 21 rozdział. Widziałem nowe niebo, nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęła, a morza już nie ma. I szczególnie wiersz 4 czytam. I otrze Bóg wszelką zemstę z oczu ich, a śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Tak będzie wyglądało królestwo, które założy Jezus Chrystus, gdy zapowiadał, że przyjdzie jeszcze raz. A więc nie w okresie babilońskim, nie w okresie medoperskim, nie w okresie greckim, nie w okresie rzymskim. Nigdy Rzym rozpadnie się i żadna siła ich nie połączy, tak jak żelazo nie może połączyć się z gliną, ale w tym okresie czasu Jezus Chrystus powraca jako Król Królów, Pan Panów, nowy, aby założyć Królestwo bez śmierci, bez smutku, bez krzyku, bez mozołu, bez chorób, bez tego wszystkiego. Ja jutro będę miał wykłady na promocji zdrowia. I jak mam wykłady z promocji zdrowia i zawsze przedstawiam, jak to się wszystko zakończy, to służbie zdrowia mówię tak. Państwo jesteście bez przyszłości. Bo co będziecie robili w tym nowym królestwie? Jak chorób, płaczu, łez, śmierci już więcej nie będzie. Stracicie pracę. Ja mówię, przepraszam, nie martwcie się, będą ciekawsze w tym nowym królestwie Jezusa Chrystusa. Skoro to wszystko tak ma wyglądać, to powstaje pytanie, a mianowicie powstaje pytanie, jaką decyzję mamy podjąć. Tak. W Ewangelii jest opisane, że Piłat chciał uwolnić Jezusa Chrystusa. I czytamy w Ewangelii Mateusza 27 rozdział i wiersze 17 i dalsze. A gdy się zebrali, rzekł do nich Piłat: kogo chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Dlatego, że był zwyczaj na święta jednego więźnia. Kogo chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza? Kim był Barabasz? Mordercą. Jakoś uosobieniem sprawcy złego szatana. To był Barabasz. Czy wypuścić wam dawcę życia Jezusa Chrystusa? Jakież to smutne. I czytamy, że co powiedzieli? Wypuść nam Barabasza. 20 wiersz. Arcykapłani starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stracono. Jakie to smutne. Na dziedzińcu sądowym. Wtedy Piłat postawił pytanie. Kogo chcecie? Barabasza? Mordercę? Uosobienie sprawcy złego szatana?
chociaż tego on już nie dopowiedział, czy wypuścić wam Jezusa, Stwórcę, Dawcę życia, tego, który uzdrawiał, który zapowiedział po dokonanym zbawieniu na krzyżu Golgoty, ja jeszcze raz na tę ziemię przyjdę. Już nie jako człowiek, aby cierpieć, ale zapowiadał co do przyszłości, przyjdę jako król królów, jest to wszystko w księdze Apokalipsy też opisane, jako król królów, jako pan panów, aby użyć swojej mocy boskiej, aby ziemia wróciła do jej pierwotnego stanu. Tamci ludzie stali przed wyborem. Czy Barabasza mordercę, czy Jezusa dawcę życia, Zbawiciela i mającego powrócić jako skała, jako opoka i założyć swoje królestwo bez płaczu, łez i narzekania. Bez śmierci. Kogo wybieracie? Jakie to smutne, że powiedzieli. Strać tego, czyli kogo? Dawcę życia, Stwórca. A wypuść nam kogo? Barabasza. Ale drodzy Państwo, nie myślcie o tym, że przed tym wyborem stali tylko Żydzi w pierwszym wieku, tam, gdy sądzony przez Piłata był Jezus. Przed takim wyborem stoi każdy z nas. Przed takim wyborem stoimy dzisiaj wieczorem. Kogo chcemy wybrać? Czy chcemy wybrać sprawcę złego? Iść w kierunku tego wszystkiego złego, co dzieje się w świecie? Czy też chcemy dokonać wyboru Jezusa Chrystusa, który ma przyjść w naszych czasach, bez określenia daty, ale w tym czasie ma przyjść, aby założyć swoje królestwo, tak jak czytałem, bez płaczu, łez, chorób i śmierci. Ja wierzę, że jak tu jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, jesteśmy gotowi wybrać, albo wybraliśmy, czy jesteśmy gotowi potwierdzić to jeszcze raz, że wybieramy kogo? Jezusa Chrystusa. Proszę Państwa, jeżeli jest to naszym życzeniem, aby to dzisiaj ponownie potwierdzić, że Chrystusa, opokę, wybieramy, Zbawcę, mającego przyjść Króla, to powiedzmy, jak to możemy uczynić? W krótkiej, prostej modlitwie.